witajcie na pustyni rzeczywistości. Takie sobie tutaj ustronne miejsce niedaleko domu znalazłem, żeby było można sobie swobodnie materiał nagrać, żeby nikt nie przeszkadzał i się nie dziwił. Tutaj sobie po raz pierwszy, jak chyba robię materiały, przygotowałem sobie mały konspekt tego, jak chciałby, żeby materiał przebiegał, ponieważ dzisiaj jako tako nie ma jakiejś akcji, gdzie fabuła sama się robi, a wiem, że mam tendencję do tego, żeby polecieć z tematem i żeby się nam temat nie rozmył. Więc skończyłem punkt pierwszy. Kilka dni po serii mikrowypraw. Tak, skończyłem właśnie serię mikrowypraw, które polegały na zabraniu po prostu z domu plecaka i ruszeniu w jakieś tam niespecjalnie egzotyczne, ale po prostu jakieś miejsce gdzieś wybrane sobie na mapie, w jakiejś logicznej odległości, na 3-4 dni mniej więcej. Było to moje pierwsze tego typu przedsięwzięcie, na zasadzie, że no naprawdę jako tako super plan nie istniał. Właśnie noclegi nie były specjalnie powybierane. I mam doświadczenia teraz, doświadczenie, które się skonfrontowało z wiedzą teoretyczną, z wiedzą, którą sobie obejrzałem na YouTubie, więc coś mniej więcej mi tam w głowie chodziło, na jakie rzeczy trzeba zwracać uwagę. A teraz jest to moje doświadczenie. Doświadczenie, które będę mógł wykorzystać w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym. Więc sezon jako tako się nie kończy, kończy się sezon letni, a zaczyna to, co tygryski lubią najbardziej, sezon jesienno-zimowy, gdzie każdy wypad pod namiot to też będzie właśnie takie jakieś wyzwanie. Więc już zaczynam płynąć z tematem, czyli przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi. Doświadczeniem tej wyprawy będzie to, że generalnie przez 90% dnia to się chodziło, szło. Szło się ze wszystkim, z całym swoim dobytkiem to, co się miało. To jest ten mój plecak właśnie, którego recenzję przeprowadziłem 2-3 tygodnie temu, gdy zaczynałem właśnie realizować ten pomysł właśnie z tymi wyjściami. Więc już mam jakieś spostrzeżenia, doświadczenia, które na bank się przydały i będą nieocenione pod kątem posiadania tylko wiedzy teoretycznej. Minuta trzecia. Więc tutaj właśnie miałem sytuację, że sobie obok przechodziła grupka młodzieży. Ja całe szczęście jestem tutaj w miarę niewidoczny. I musiałem zrobić przerwę, żeby tam nie zwracać na siebie uwagi, żeby sobie w spokoju móc kontynuować to, co mam do powiedzenia. Czyli tak, doświadczenie. 90% czasu to było chodzenie marsz. Marsz cały czas pod obciążeniem z plecakiem. Więc okazało się, że różne pomysły i domysły, jakie miałem na temat właśnie jak się pakować, spaliły na panewce, że były nie do wykorzystania, że generalnie gdybym się utrzymał przy takim właśnie bezmyślnym pakowaniu, to bym po prostu nie doszedł do celu, bo by mi wysiadły ramiona, pas biodrowy, jeżeli może wysiąść pas biodrowy, kolana, kostki, stawy, wszystko. Po prostu naprawdę chodzenie z obciążeniem wymaga myślenia i naprawdę starannego zaplanowania. Czyli waga, tutaj skorzystam sobie z punktu, żeby nie płynąć, więc waga jest najważniejsza. Ja mam tutaj zapakowany ten plecak. Jestem na początku tej drogi pakowania, dlatego ja nie będę ukrywał, że to jest optimum i z tego należy trzymać, bo mnie się tak udało i w ogóle. To nie jest optimum, to jest 16 kg, ja wiem, że to jest ciężej niż powinno być. Ponieważ każdy kilogram później coraz bardziej czuć, że obciąża, więc tak naprawdę wyliczone, że to jest 20% masy ciała i z tym mogę iść. Może w teorii tak, z drugiej strony zabiera to trochę przyjemność z marszu, z wyprawy, więc te wypady, które miałem, miałem z tym 16-kilogramowym plecakiem. Pokażę, co w nim miałem. Na następne wyprawy będę musiał pomyśleć, żeby czegoś nie zabrać, żeby go odciążyć. Będzie to musiał być kompromis pod kątem tego, że najcięższe rzeczy to są rzeczy niezbędne, czyli w tym mam śpiwór i plecak. Nie śpiwór i plecak, mam śpiwór i namiot, tak, w plecaku. Są to najcięższe rzeczy. Próbowałem spać sobie, spałem pod tarpem, pod plandekami generalnie i tak dalej. Jednak no, tutaj stawiałbym sobie na komfort, że jako za formę schronienia właśnie chciałbym sobie zostawić jednak namiot, żeby przy kilku dniach marszu po prostu nie czuć dyskomfortu spowodowanego niewyspaniem z powodu właśnie kiepskich warunków bytowych. Dlatego zdecydowałem się na
taką formę namiotu i śpiwora, na którą mnie po prostu stać. Wcześniej się upewniwszy tak, no, że jak jeszcze tam podstawy teoretyczne ten wybór ma. Płynę z tematem, bo czuję, że teraz już bym zaczął mówić o namiocie i śpiworze, a to nie jest najważniejsze, więc trzymamy się tutaj konspektu. Więc tak, waga jest najważniejsza. Okazało się, że plecak spakowany z tymi samymi rzeczami w różny sposób waży inaczej, pomimo że na wadze dalej ta waga 16 kg się utrzymywała. Wyważenie, punkt następny, tak, to nie jestem spontaniczny, więc waga się różni od miejsca umiejscowienia właśnie przedmiotów w plecaku. No i szybko się okazało, że tak, żal mi było miejsca w środku, no, żeby tam trzymać namiot, żeby trzymać śpiwór, skoro to są wodoodporne opakowania, one mogą być sobie na wierzchu. Więc pstryk, pomysł pierwszy, przytroczone były. Tylko jak były przytroczone i założyłem to na plecy, no to po prostu jakby mnie ktoś wziął, pociągnął z tyłu i nie chciał dać iść do przodu. Więc materiały z YouTube'a, książki i tak dalej, najcięższe rzeczy powinny być najbliżej kręgosłupa, własnego środka ciężkości. No i się okazało, że nagle faktycznie, kurczę, wiedza magiczna. Faktycznie jak tylko przełożyłem te ciężkie rzeczy z troków na zewnątrz do środka, do pleców tego plecaka, to samo 16 kg jest prawie że nieodczuwalne. Czy odczuwalne jest po drugim, trzecim dniu i 12 godzinach jak najbardziej, ale chodzi o to, że startujemy z czymś takim i się nie przewracamy, bo po prostu no, jest to, czujemy, że jest to waga należąca do nas, a nie wisząca na nas. Więc wyważenie zdeterminowało właśnie pakowanie i teraz wreszcie wypadałoby pójść po 7 minutach, 8 minutach rozmowy, to miało być szybciej zrobione. Do tego, co w tym plecaku zabrałem ze sobą, co miałem, z czego korzystałem, z czego może nie będę korzystał następny raz, więc będzie to waga odjęta. Pora wtedy pokazać od początku, jak on jest pakowany pod kątem szybkości dostępu i tego właśnie, że ciężkie rzeczy są w komorze głównej i no, zabierają tam dużą ilość miejsca. No to zaczynamy. Więc tak, zacznę od komory głównej. Zastanawiałem się, jak zacząć pokazywać organizację właśnie tego pakowania, ale to po prostu, to no faktycznie waga, wyważenie zdeterminizowało właśnie ułożenie rzeczy. Ja starałem się utrzymać rzeczy szybkiego dostępu jakoś na wierzchu, tam gdzie się dało, więc po kolei możemy zacząć od góry. Więc jest to przede wszystkim na warunki pogodowe, jakby się nie trafiły. No i docieplenie generalnie, no to mamy dostęp do odzieży docieplającej. Czy te ujęcia będą, kurczę, dobre? O, tu będzie chyba lepiej. Na pierwszą właśnie linię idzie softshell, ze względu na to, że jest ciepły i ma właściwości wodoodporne. Następnie do lekkiego docieplenia polar, a generalnie docieplenie nie jest aż tak śmieszną rzeczą, już by ktoś mógł powiedzieć, no to z jednej rzeczy możesz zrezygnować, po co ci dwa swetry, w uproszczeniu nazwijmy. Po całym dniu, i to z własnego doświadczenia, teraz mieliśmy upały, po całym dniu chodzenia, 20 paru kilometrach na piechotę, wieczorem, jak się zrobił wieczór, dalej było upalnie, dalej było 25-28 stopni, ale się okazało, że ciało przez zmianę metabolizmu tak zaczęło tracić, zmieniło swoją termikę, że ludzie dookoła siedzieli na kąpielówkach, a my z Moniką uczciwie siedzieliśmy ubrani we wszystkim, co mieliśmy, łącznie z kominem i czapką, bo czuliśmy po prostu, że odporowuje z nas ciepło. To było w miesiącu letnim, przy, jak wspomniałem, w nocy temperaturze 25 stopni. Więc jeżeli teraz planujemy na 15 września następną wyprawę, temperatura w nocy niech sobie spadnie do około, nie wiem, 8 stopni, to po takim samym wysiłku po prostu no, idzie zmarznąć, dostać hipotermii czy coś takiego. Dlatego uważam akurat, że no, tutaj te polary nie są ciężkie, no, może troszkę miejsce zajmują, ale że to warte jest utrzymania. Miejsce następne, co jest w komorze głównej, to jest taktyczny ciuch. Tego nie muszę brać, to biorę tylko dla klimatu. Po skończeniu marszu, oj, za profesjonalizmem to nie wygląda. Właśnie mi telefon spadł i musiałem go wyjąć z pola i trochę odkurzyć. Po wyjęciu polara jednego i softshella na dole mam taką saszetkę,
wodoodporną, z rzeczami, które będą mi służyły do bytowania po marszu, które będzie połączone z nocowaniem, czyli tutaj mam, tu już nie będę tego otwierał, ale po prostu lista. Ciepłe skarpety, termoaktywny dół, że to tak ładnie ujmę, termoaktywna góra, do tego też termoaktywna no, t-shirt czy koszulka, gdyby jeszcze sobie chwilę czasu człowiek chciał tak posiedzieć trochę na zewnątrz. I tutaj mam dwa powerbanki, bo nie, przez 2-3 dni nie ma dostępu do prądu, więc te 20 tysięcy mAh ze sobą noszę, żeby mieć właśnie komfort tego, że mogę sobie coś nagrać i że jestem połączony, no nawet nie z siecią, ze światem, ale choćby z GPS-em, z mapami. Pod tymi trzema rzeczami, czyli właśnie dwoma docieplaczami i torbą z ciuchem, z bielizną i tak dalej, i skarpetami, główną komorę w całości zapełnia śpiwór zapełnia namiot. Są po prostu najcięższe, położone najbliżej pleców. Po wyjęciu tych dwóch rzeczy, no, można kupić śpiwór puchowy za 1500, który zajmuje tyle miejsca, oraz ultralekki namiot, który zajmuje tyle na długości i ma tyle średnicy. Kwestia budżetu. Ja nie byłem w stanie przeznaczyć takich pieniędzy, dlatego musiałem się kręcić w okolicach 300 zł za namiot, no to nie tajemnica, to mogę od razu powiedzieć, oraz śpiwora syntetycznego z komfortem minus 7, bo to zmyślam właśnie o końcu tego sezonu letniego, a początkiem chłodniejszego, więc to są dwie rzeczy, które tutaj zajmują resztę tej przestrzeni. Tak wyglądają rzeczy z plecaka wyłożone na karimacie. Uznałem, że jest to forma bardziej klarowna, najbardziej klarowna forma, w jakiej mogę przedstawić generalnie, co tam do środka upchnąłem, bez wyjmowania tego po kolei i przynudzania. Więc tak, układ jest zostawiony w ten sposób, zestawiony, że to, co u góry plecaka, mamy po prawej stronie i dalej do dołu komory rzeczy, które właśnie w tym plecaku się znalazły. Góra plecaka. Na górze plecaka mamy rzeczy szybkiego dostępu, czyli w tym wypadku softshell po lewej stronie, ładnie zawinięty, spakowany, lżejsze docieplenie w postaci polarka, setki. Po prawej stronie jest to koszula Bundeswehry. To jest akurat jedna z rzeczy, gdzie wiem, że mógłbym zrezygnować. Biorę ją tylko i wyłącznie ze względu na to, że jest klimatyczna. No i jakoś jestem w stanie te akurat tam 300-400 gram poświęcić, żeby sobie wieczorem właśnie w takim ciuszku posiedzieć. Jest to też moja jedyna tutaj rzecz, tak naprawdę z naturalnego materiału. Wszystko inne jest syntetyczne, oddychalne, maksymalnie odprowadzające wilgoć. Mam już doświadczenia z bawełnianymi t-shirtami, to jest po prostu totalny zgon. Tego się nie powinno robić, to powinno w ogóle być w turystyce zakazane, bo to idzie się zamęczyć po prostu. Wystarczy, że odrobinę się człowiek spoci i będzie miał mokrą szmatę na sobie już do końca. W tym też, korzystając tutaj, że jest zameczek, to trochę nie do tematu, ale dwa powerbanki, 20 tysięcy mAh łącznie, żeby właśnie na te 3 dni mniej więcej być niezależnym od gniazdek z prądem, których w lesie nie ma i pewnie przy odrobinie szczęścia jakiś czas nie będzie. Więc to była góra plecaka. To zajmowało właśnie górę, to są rzeczy szybkiego dostępu. Dalej, nie tematycznie, tylko tak jak wspomniałem, waga reguluje nam rozkład wagi, jakiś nam urządził właśnie rozkład tych rzeczy w środku. Tu jeszcze widzę, osobno taśma życia, bardzo ważna rzecz, nawet nie wiecie jak ważna generalnie i nie do przejścia, gdyby jej nie było. Więc tak, schodzimy niżej, to jest już mniej więcej środek tego plecaka, czyli to jest wysokość właśnie tych kieszeni bocznych. W tych kieszeniach, na wysokości tych kieszeni bocznych właśnie jest w środku duży, syntetyczny śpiwór Sungpaka. U nas jest to mało znana firma, jakkolwiek ma fajną relację ceny do jakości, ponieważ za 200 zł, troszkę ponad, mamy renomowanej firmy śpiwór, nieznanej u nas, więc nie ma tak wywindowanych cen. Mamy śpiwór o komfortowej temperaturze, minus 7 stopni. Śpiwór jest duży, ponieważ jest syntetyczny, puchowy, o tych parametrach kosztowałby coś w granicach, z tego co patrzyłem, to 1000 do 1500 zł. Fakt, żeby zajmował pewnie tyle przestrzeni, co ten dolny pasek bez reszty. No jednak jest to duża inwestycja i nie byłem na nią gotowy.
więc stanęło na przemyślanym, wymyślonym, średniobudżetowym syntetyku. Po lewej stronie śpiwór waży, żeby nie było, 2,1 kg. To też świadczy o tym, że jestem świadomy tego, że mam ciężkie rozwiązanie, sobie wybrałem. Po lewej stronie mam namiot Colemana dwuosobowy, Chrissy Line 2L. Waży 2,8 kg po spakowaniu. Wybrałem formę namiotu, jak już wspomniałem wcześniej, no ze względu na ten jednak komfort, że plandeka, owszem, pałatka, bardzo ciekawe doświadczenie, ale jak już sobie tak idę zadaniowo, po prostu na dobicie, na kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, to po prostu wieczorem chcę być na czystej podłodze, na suchej podłodze sobie spać, z dala od drapieżnych owadów. Jako że każde miejsce w plecaku jest do wykorzystania, na dole one nie zapełniają idealnie tej dolnej kieszeni, więc tam stworzyło się troszkę miejsca. W tym miejscu, co będę miał, mój konspekt na dzisiaj, ale już nie jest mi potrzebny. Więc na dole zmieściło mi się dwa plastikowe talerze, nic nie ważą. Jakoś tak pasowały tam, że akurat mogłem je wziąć, więc no inaczej się też je niż z ręki. Ręcznik taki turystyczny, szybko schnący, rewelacyjna rzecz generalnie, choćby po zdjęciu plecaka to sekundę sobie wytrzeć można plecy i no jednak komfort jest inny. Tutaj też weszły, zmieściły mi się dwie butelki wody, przerzuciłem je z bocznych kieszeni, tam ładując inne rzeczy, a tutaj po prostu te butelki pasowały, więc jak mówię, no plecak sam się zdecydował, co w niego, gdzie można zapakować. Po prawej mamy tutaj tą higieniczną taką część, czyli naturalne mydełko z jelenia. Jak w końcu się wraca w cywilizację, to już zauważyłem, jak kiedyś wróciłem, generalnie wyszedłem z tego lasu, wsiadłem do pociągu i ja byłem tymi ostatnimi trzema dniami, to jednak nawet jak się nie umyć, a zakryć ten zapach dezodorantem, to jest to warte do zrobienia, ja to polecam, żebyście to zrobili. Czułem naprawdę dyskomfort, że ja jadę z innymi ludźmi i było mi ich żal, było mi ich przykro, sam się bym z tego pociągu wysadził. Pasta do zębów, szczoteczka do zębów i tyle w temacie. Teraz zapakuję to z powrotem i pokażę, co mam w kieszeniach bocznych, gdzie naprawdę są mega te kieszenie, że one są. Zasobnik piechoty górskiej kieszeni bocznych nie ma. Jak nie ma się małego tego plecaka, to jest problem z dostępem właśnie do drobnicy. Czyli jeszcze raz, to wygląda w ten sposób w całości. Od prawej strony mamy górę plecaka, ku lewej, ku dołowi. To jest jedna cała komora zapełniona. Po zamknięciu tego mam już całkowicie spakowany plecak. Tak, możemy przejść do kieszeni. Kręcenie materiału w terenie jest naprawdę czasami irytujące, jak się jeszcze nie ma wprawy sprzętu, statywów i jakichś innych rzeczy. Stanęło na tym, że właśnie postanowiliśmy z moim plecakiem, że on będzie leżał, bo nie chciał stać. Została nam krótka ostatnia część, poświęcona właśnie kieszeniom bocznym. Ten plecak ma trzy kieszenie. Pierwszą, drugą oraz tą, którą chciałbym wymienić na końcu, czyli trzecią. Co tam mamy? Jak zauważyliście, tam były w komorze głównej rzeczy dosyć duże, ale są tak zwane też przydasie. I o te przydasie generalnie no, do lasu bez noża, no to wiadomo, że nie za bardzo. Ja widzę, że tutaj lepiej ze słońcem niż pod słońce. Ten już pokazywałem w czasie grudniowej swojej nocki w lesie, co się z żoną tam 9 grudnia wybraliśmy. Dał radę, jest rewelacyjny. Nawet jeżeli produkcja nie jest jakaś markowa, no to z nim się nic nie dzieje, jest naprawdę rewelacja. A katuje go, nawet go dosyć katuje. Najważniejsza rzecz, dzięki której ja się czuję w miarę komfortowo, to są różne przydasie. Do tej pory nie otwierałem, nie otworzyłem tej paczki ani razu. Z drugiej strony, jak coś by poszło nie tak, dziura w namiocie, baterie by się zaczęły kończyć, czy latarka by się wyładowała, no to bez tej torebki generalnie jesteśmy z palcem w czarnej D. W związku z tym właśnie tutaj, już tego akurat nie będę rozwalał na tym tutaj polu, bo później będę musiał to zbierać.
Zatem właśnie tutaj mamy, jak widać, zresztą jest ładnie transparentnie wszystko pokazane, mamy baterię, zapalniczkę, ja tam mam krzesiwo, żeby w klimacie sobie właśnie rozpalać ognisko, taśma izolacyjna właśnie do łatania jakiegokolwiek właśnie dziur, czy no 1000 zastosowań, co tam będę mówił. W środku jest też latarka zwykła, tutaj znajduje się też czołówka, więc tutaj powiem, że tak, mam energię i oświetlenie, więc to tak pokrótce. Może taka mała zmiana kadru, tak zauważyłem, jak się ogląda coś na statywie nieruchomo przez, nie wiem, 17 minut czy coś takiego, to robi się monotonne dla oka. Dlatego, jako że tu jest pole, bym mógł pokazać jakieś, nie wiem, coś jadącego, płynącego, czy coś, żeby nie było, że mam patrzę na szkło, ale jak widać, wybrałem sobie miejsce pośrodku niczego, więc jestem najciekawszą rzeczą tu w promieniu iluś set metrów. Przejdźmy do tematu, bo odpłynąłem. Mój kontekst gdzieś jest tam, konspekt ułożony, więc zaczynam sobie już płynąć. Została nam kieszeń środkowa i tutaj ta ostatnia boczna, więc tutaj nie będę specjalnie się rozwodził, nie będę tutaj też nic wyjmował. Tu po kolei mam czapkę, komin, rękawiczki nawet po letniej, bo właśnie jak wspomniałem, jak termika wysiądzie i po prostu organizm zaczyna się maksymalnie wykładzać, to niezależnie od pory roku takie pełne ubranie daje radę. W razie gdyby zimno było wieczorem, to też ochrona głowy i rąk naprawdę od razu daje plus, naukowo mówiąc, tam plus 30% do ogrzewania właśnie ciała. Czyli tak, wspomniałem, że mam czapkę, komin, rękawiczki, tu. Tak, i to jest tutaj komplecik i też rękawiczki takie techniczne do ogrzebania sobie w lesie, żeby cały czas się nie było trzeba brudzić. Została nam tutaj kieszeń trzecia, w kieszeni trzeciej, ja nie wiem, czy jaka to jest kultura robienia filmu, że ja mówię, że to no, generalnie to jest kieszeń trzecia, pokażę wam, co w niej mam, ale nie będę rzeczy wyjmował, bo mi szkoda tutaj, no, poirytowałem się, tak kręcę to wszystko w terenie, jak się wszystko rozwala. To jest piła do lasu, tu mam piłę do lasu i zmieściła mi się też butelka wody, to jest trzecia butelka wody, czyli mamy łącznie ze sobą 1,5 litra, dwie na dole plecaka, bo tam zrobiło się miejsce, tu mam trzecią butelkę. Piłę biorę ze sobą tak awaryjnie, ponieważ ja nie planuję robić ognisk, generalnie uważam, że przy tej temperaturze, w tym klimacie to nawet nie tyle, że jest niebezpieczne, bo tam można zrobić bezpiecznie ognisko, ale po prostu no... To wymaga energii, zbierania tego opału. Ja wolę przez ten czas sobie posiedzieć na łonie natury, się pogapić, poczytać cokolwiek, niż siedzieć i donosić co chwilę drewna i się dusić dymem. Więc tak wygląda zapakowanie tego plecaka. Miałem nadzieję, że to będzie bardziej poukładanie wyglądało, w ogóle kręcenie tego materiału, ale no, zostanę z tym, co mam. Nie wiem, czy będzie mi się chciało 100 razy poprawki kręcić. Pewnie najfajniej by to wyszło najbardziej statycznie w domu, ale po ostatnim materiale z recenzji tego plecaka to wiem, że dom nie jest najfajniejszy, bo jednak to tak, jak nie jest to studio, nie jest fajnie przygotowane, to materiał taki kręcony w pokoju, w domu, no to kurczę wygląda, jakbym gdzieś tam na przedpokoju siedział, kurczę przy drzwiach do łazienki film robił, jakoś się tam tego nie czuję, więc tutaj postanowiłem sobie przygotowo po pracy właśnie przyjechać na łono natury i zrobić właśnie materiał. Popłynąłem, kontekst znalazłem, więc tak, ważne to zrobić sobie listę rzeczy zbędnych następnym razem i ich nie brać. To, co tu wypakowałem, uważam, że wszystko jest albo niezbędne, albo mogłoby być niezbędne, gdyby coś innego zawiodło. I mam taki problem, że on waży ten plecak 16 kg, a ja dalej nie wiem, z czego by można jeszcze więcej zrezygnować. Może jakieś sugestie? Teraz tak, czego tutaj nie ma, ale to praktycznie na ten wypad jedno-dwudniowe nie wadzi. Zauważcie, że nie mam kuchenki ze sobą na gaz i nie mam ze sobą jedzenia. Jest gorąco, uważam, że przez dzień, dwa można wytrzymać bez ciepłego jedzenia. Ja jakoś nigdy takiego oparcia nie miałem, więc tak szczerze mówiąc, za całe jedzenie na te dni to miałem ze sobą po prostu parówki, bułki i taki mały ketchup, żeby było smaczne. Zimą może to będzie inaczej, generalnie może wypadałoby faktycznie tą ciepłą herbatę czy coś takiego wypić. Teraz w ciągu tych wypadów po prostu nie miałem takiej potrzeby. Kuchenka po złożeniu razem z kartuszem i palnikiem waży mi prawie kilogram generalnie, a no naprawdę na moje potrzeby to mi paróweczki z bułką robią i tyle w temacie. I pora kończyć też materiał z tego prostego, fajnego powodu, że akurat się wyrobiliśmy na zachód słońca.
Więc naturalne oświetlenie, doświetlenie mi się właśnie tutaj wyłącza. Więc plecak na plecy i zasuwamy z powrotem do domu. Taki ładny widok. Na razie.